samorządowcom i po prostu obywatelom. 6 września w Jeleniej Górze odbyła się zorganizowana przez senatora Krzysztofa Mroza konferencja pod nazwą Planowanie, Budownictwo, Rozwój. Aby samorządy tutaj z naszej Kotliny Jeleniogórskiej, ale także szerzej Zagłębia Miedziowego i byłego województwa jeleniogórskiego miały wiedzę, jak sięgać po środki na budownictwo. W zeszłym roku było takie spotkanie, które też organizowałem o Polskim Ładzie, o programie inwestycji strategicznych z panem ministrem Waldemarem Budą. Wtedy samorządy sobie bardzo to chwaliły, bo wiedziały, jak pisać wnioski, na co zwracać uwagę. Pozyskaliśmy bardzo dużo środków. I też myślę, że takie spotkania, takie szkoleniowe, informacyjne, kiedy można spotkać się z tymi, którzy tworzą prawo, tymi, którzy rozdzielają środki, aby zapytać się, jak najskuteczniej po te środki sięgać. Podczas konferencji poruszony został bardzo ważny temat – zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym. Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego ma dać gminom narzędzia do sprawnego prowadzenia procesów planistycznych, do sprawnego przygotowania planów miejscowych. I to przygotowanie nie może się rozciągać na lata, ono musi zamknąć się w kilku miesiącach. To jest też potrzebne mieszkańcom, inwestorom, obywatelom. I takie przyjazne ludziom zmiany proponujemy tą ustawą. Mowa była także o finansowaniu programów budownictwa mieszkaniowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy zachęcić samorządy do zgłaszania wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ też dzięki dobrej współpracy tutaj z Ministerstwem Rozwoju i Technologii udało nam się też uwolnić limity na realizację zadań, przede wszystkim tych zadań komunalnych, w związku z czym jest spora kwota na to, aby samorządy budowały mieszkania komunalne i społeczne. I to jest chyba dobry czas na to. Wiemy, że jest dosyć trudny teraz czas dla budownictwa czy dla kredytów mieszkaniowych. To jest chyba czas właśnie na to, żeby zapełnić tą lukę, którą mamy w budownictwie komunalnym, czynszowym. Cały czas 150 tysięcy rodzin czeka na mieszkanie komunalne. Można było dowiedzieć się także więcej na temat nowych projektów proponowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po raz kolejny mamy możliwość zaprezentowania samorządowcom właśnie nowych programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pierwszy taki bardzo atrakcyjny, szczególnie dla samorządów, ale przede wszystkim dla mieszkańców program, to jest Ciepłe Mieszkanie. Program, który realizujemy właśnie przy udziale samorządów. To samorządy do nas występują z wnioskami o zapotrzebowanie środków, natomiast one później organizują nabór już i regulamin dla mieszkańców. Jest to wsparcie, można pokrótce nazwać, to jest taki program Czyste Powietrze dla budownictwa wielorodzinnego, dla wspólnot mieszkaniowych. Ruszył także program regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej. Działania, które mogą być zrealizowane, to nie tylko warsztaty, bo najczęściej to dotyczy warsztatów, wydawnictw, publikacji różnego rodzaju, programów czy radiowych, czy telewizyjnych, ale będą to też na przykład środki na doposażenie centrów edukacji. Wiemy, jak ważne są te centra edukacji. Mamy ich kilka na naszym terenie i tam zawsze brakuje środków, zawsze brakuje pieniędzy na to, żeby te ekspozycje jeszcze powiększyć, poszerzyć, zrobić nowe.